Analiza indeksów wraz z grudniową serią kontraktów. Witam Państwa we wtorek, 3 grudnia. Nagrywałem wczoraj, ale z racji utrzymującej się tendencji spadkowej niektóre węzły FIBO wymagają ewidentnie uaktualnienia. Zobaczmy WIG20 w skali dziennej. No tutaj punktem odniesienia, o czym wspominałem już wczoraj, takim głównym punktem odniesienia jest dla nas z pewnością przełamanie strefy 2134-38. Przypomnę, że był to węzeł wyznaczony między innymi na bazie 61,8 całej potwali wzrostowej i tutaj mieliśmy także do czynienia z symetrią, czyli długość wykreowanego odcinka spadkowego była identyczna jak tej sąsiedniej fali spadkowej. Niestety w zasadzie bez żadnej walki kupującym nie udało się wybronić tej strefy. Co więcej, po jej przełamaniu dynamika spadków wzrosła. No i w efekcie mamy dzisiaj test węzła 2095-2099. Równie silnego, bo wyznaczonego w oparciu o 78,6 i jeśli za punkt odniesienia weźmiemy potwalę wzrostową, zielona, przerywana linia, to tu wypada 88,6. No i ta strefa jest respektowana, co do tego nie ma wątpliwości. Idealnie w tym korytarzu ukształtował się punkt zwrotny i od kilkudziesięciu minut popyt stara się narzucić swój styl walki, choć no trudno tutaj mówić o jakichś dużych sukcesach. Chcę przede wszystkim jeszcze raz wyeksponować strefę 2134-38, bo łatwo sprawdzić, że w tej chwili dokładnie tutaj koncentrują się dwa kluczowe zniesienia, czyli 23,6 całej tej fali spadkowej i 38,2. Więc podstawowe dwa zniesienia wzmacniają nam historycznie potwierdzony węzeł 34-38, stąd prosty wniosek, że w tej chwili ten przedział może funkcjonować jako bardzo istotny, taki lokalny opór techniczny. No i dopiero ewentualne wybicie skonstruowanej w ten sposób zapory podażowej wygenerowałoby nam pozytywny w ujęciu krótkoterminowym sygnał techniczny. Na razie no, szansą dla popytu jest jedynie ten węzeł 2095-99, relatywnie silne wsparcie. Jeśli kupujący tego atrybutu nie wykorzystają, prawdopodobnie znajdziemy się w rejonie zniesienia 88,6 całego ruchu wzrostowego, pułap 2071, a docelowo nie można wykluczyć powrotu do tej bazowej średnioterminowej strefy wsparcia 2027-2038. A więc krótko podsumowując, mamy test węzła FIBO 2095-99, który to węzeł jest respektowany, a o poprawie sytuacji technicznej moglibyśmy mówić w ujęciu krótkoterminowym dopiero w momencie wybicia strefy 2134-38, która teraz może przeobrazić się w bardzo silny opór techniczny. Na kontraktach z kolei widzimy, że punkt zwrotny ukształtował się w przedziale, w okolicy przedziału 2102-2107. Można powiedzieć, że jest to analogiczna zapora popytowa w odniesieniu do eksponowanej przeze mnie ostatnio strefy 2141-46. Tej strefy byko nie udało się wybronić, przełamanie, wzrost aktywności podaży, no i mamy test następnego klastra FIBO. Zobaczymy, jak dalej rozwiną się wydarzenia. W każdym bądź razie, skoro popyt stara się w tej chwili przejąć inicjatywę, to na pewno warto obserwować wykres właśnie przez pryzmat odpowiednio skonstruowanych takich lokalnych intradayowych węzłów podażowych. Pierwszym takim przedziałem jest obszar 2125-29, wyznaczony na bazie 14,6 całego ruchu spadkowego, a kluczowym przedziałem oporu na pewno 2141-46. Więc mamy tutaj pełną analogię jak w przypadku WIG20, bo tu strefa 34-38 właśnie też może teraz pełnić rolę bardzo istotnego oporu i analogicznie na serii grudniowej przełamany wczoraj obszar 41-46.
biorąc pod uwagę dwa zniesienia w tej chwili, 23,6 całego ruchu i 38,2. Widać to na tej grafice, że te zniesienia dokładnie nam tutaj wzmacniają obszar 41-46. Ten przedział może rzeczywiście przeobrazić się w bardzo charakterystyczny opór techniczny. Dodatkowo chcę tutaj jeszcze wyeksponować kwestię symetrii. Gdyby kupującym rzeczywiście udało się podciągnąć kontrakty tutaj w okolicy 41-46, to długość takiego potencjalnego wykreowanego ruchu byłaby identyczna jak tej fali wzrostowej zaznaczonej tutaj tą ciągłą linią. To jest nasz punkt odniesienia, jeśli chodzi o korekty wzrostowe w tym trendzie spadkowym, więc warto zawsze zwracać na takie kwestie uwagę, łącząc to oczywiście ze zniesieniami wewnętrznymi. No akurat tutaj mamy przykład bardzo silnej strefy, bo wyznaczonej w oparciu, tak jak wspominałem przed momentem, 23,6, 38,2. Więc na pewno dopiero pokonanie tak skonstruowanej bariery cenowej wygenerowałoby nam w przypadku sferii grudniowej pozytywny, krótkoterminowy sygnał, dopowiadający najpewniej możliwość rozwinięcia się odreagowania wzrostowego. Ale już w przedziale 25-29 można spodziewać się wzrostu presji podażowej. Tutaj ma prawo działać także ta linia niebieska, w tej chwili jako wewnętrzna linia trendu. No i może mniejsze znaczenie ma ta linia czerwona, no ale też przebiega tutaj w rejonie 25-29. W przypadku sforsowania bronionego na razie wsparcia 2102-2107 należałoby zwrócić uwagę na pułap 2078, czyli już zniesienie 88,6. Tutaj posłużę się WIG-iem, wykresem WIG-u 20. Chodzi mi o to zniesienie 88,6 całej tej fali wzrostowej. To na kontraktach jest to pułap 2078. Na WIG-u 20 2071. Tak to wygląda od strony technicznej. Widzimy teraz indeks niemiecki DAX w skali tygodniowej, akcent podażowy bardzo silny, głównie w popołudniowej fazie wczorajszej sesji. Niedźwiedziom udało się dość mocno, dobitnie zaakcentować swoją obecność na rynku, w efekcie czego doszło niemalże do przetestowania strefy 12875-12920. No, o tym przedziale wsparcia wczoraj wspominałem. Jest to taki lokalny przedział cenowy, gdzie można spodziewać się wzrostu presji popytowej, a utrata takiego węzła no, byłaby zapowiedzią testu średnioterminowego wsparcia 12567, 12641. Już o tym wczoraj mówiłem, ale przypomnę, bo jest to bardzo charakterystyczny też przedział cenowy 23,6 całego ruchu, 38,2 tej charakterystycznej podfali wzrostowej. Również zasada zmiany biegunów może nam się tutaj zamanifestować, dolna linia kanału. Te wszystkie elementy skupiają się gdzieś tutaj w rejonie 12567, 12641, ale bazą są te dwa zniesienia 23,6, 38,2. Więc tak naprawdę wsparcie no jest jednym z silniejszych węzłów, jakie możemy sobie skonstruować przy pomocy zniesień wewnętrznych. Dodatkowo te elementy wywodzące się z klasycznej analizy, więc brak reakcji popytu w tym przedziale w kontekście kolejnej nieudanej próby wybicia historycznie potwierdzonego już oporu 13370, 13460. No taka okoliczność wskazywałaby na pogłębiającą się słabość rynku niemieckiego i to mogłoby wzmocnić sprzedających. S&P to też tylko krótkie przypomnienie, bo na razie jeszcze bez potwierdzenia w postaci przełamania 3093-3102, potwierdzenia tego ruchu, który jednak wczoraj niedźwiedziom udało się wykreować. O tej strefie sporo już ostatnio mówiłem, więc jej przełamanie mogłoby stać się tym bodźcem wzmacniającym podaż, no ale bazowe wsparcie, jeśli chodzi o S&P, to cały czas obszar 3018-3030. Dopiero utrata tego węzła mogłaby no, stać się tutaj czynnikiem wzmacniającym rzeczywiście obóz niedźwiedzi. Pytacie Państwo o układ X, A, B, C, D. Tak, rzeczywiście jest to formacja, której projekcje, może nie wszystkie, ale te najważniejsze, koncentrują się bądź w tym korytarzu, bądź w jego rejonie 3168-3179, formacja zewnętrzna, w tym ujęciu spadkowa. Dlatego ewentualne poddanie wsparcia 3093-3102 w odniesieniu do tego układu mogłoby rzeczywiście tutaj wyrządzić krzywdę
posiadaczom długich pozycji, przynajmniej w tym ujęciu krótkoterminowym. Celem w takiej sytuacji byłby przedział 3018-3030. Dziękuję bardzo.